praktycznie to samo, bo nic się nie zmieniło. Dalej pompowane są pieniądze w niepotrzebne tak zwane inwestycje, bo ja nie wiem, jaki zwrot będzie z inwestycji pod nazwą przystanek za 400 tysięcy, no ale okay. Pan prezydent mówi, że to jest inwestycja. Ja nie wiem, jaki zwrot będzie z inwestycji pod nazwą pastwisko Głowica, która jest dla zmienienia przeciwnika nazywane lotniskiem, na które poszło już 30 milionów. Co więcej, mamy przecież spółkę Port Lotniczy Kielce, gdzie tam sobie siedzi na ciepłej posadce jakiś pan i kilkanaście tysięcy miesięcznie wpada, nie wiadomo za co. No, w normalnym systemie myślę, że bardzo szybko taki pan byłby w odosobnionym miejscu, na przykład tam jak się wyjeżdża z Kielc na ulicy Zagrańskiej, no, ale taki mamy system niestety. I tu też często byliśmy pytani, czy będzie jakaś koalicja w Kielcach. Jestem przekonany, że będzie, tylko pytanie jakie, na ile to będzie szeroka. Myślę, że z takimi podstawami, na które się na pewno uprzejmie nie odpuścimy, jeśli rozmawiamy z różnymi partnerami, no będzie to, że nie pozwolimy miasta już bardziej zadłużać, bo przypomnę, że nawet w obecnym budżecie deficyt wynosi 140 milionów, to jest prawie 10% budżetu rocznego. I pan prezydent też oczywiście w tym nic złego nie widzi, no ale jak ktoś wierzy panu prezydentowi, ten sam sobie szkodzi. No tutaj taka mała myśl, że nie dziwi mnie bliska współpraca pana Rudowskiego i pana Gowina, bo myślę, że są w sobie równi. W Kielcach mamy wiele rzeczy, które powinniśmy zmienić, ale nie powtarzając się, pewno warto też zwrócić uwagę na to, na takie postulaty, które będziemy na pewno głosić, czyli jesteśmy na pewno w stanie, jako miasto Kielce, obniżyć ceny wody w naszym mieście do naprawdę na dość wysokich poziomów, można spokojnie tam nie chcę mówić o ile, ale kilka złotych. Wezmą dziedzictwo cisi, ciemni, mali ludzie. I właśnie to nastąpiło. Mamy demokrację, czyli ustrój, w którym dziedzictwo dzieli cisi, ciemni, mali ludzie. Otóż ja chcę, żeby Polską rządzili ludzie wielcy, wcale nie cisi i nie ciemni, tylko oświeceni. No, a czy to są elity? Takie elity się będą rodziły z was, a nie z tych, którzy teraz siedzą i oglądają telewizję, gdzie prawda, PiS i PO mówią tam swoje prawdy, kłamią zresztą żywe oczy. Także to w was jest przyszłość i z tego sobie zdajemy sprawę. Żebyście wiedzieli, jaka przyszłość nas czeka, bo to również i medycyna czyni cuda, więc może ja tego dożyję. Żebyście wiedzieli, jaka przyszłość nas czeka, to powiem kilka słów o tym właśnie, w jakim kierunku zmierza Europa, przynajmniej cały świat, ale